Specjalna oferta Credit Union na nowe pożyczki hipoteczne. Tylko 2,65% na 5 lat. Istnieje także możliwość otrzymania $1000 na pokrycie kosztów. Szczegółowe informacje we wszystkich biurach. Zapraszamy. IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. Chciałabym zachęcić do wyjazdu do kubańskiego Trinidadu. Miasto to obchodzi 500-lecie założenia. Turystów przyciągają nie tylko piękne plaże w okolicach półwyspu Ancon, ale także szereg przecudnych zabytków. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Wielka promocja hipoteczna w Polskiej Credit Union. Każda nowa hipoteka bierze udział w losowaniu $1000 w gotówce. 7 nagród po $1000 do końca września. Twoje plany i marzenia, Credit Union do spełnienia. W czwartek 2 czerwca w Domu Spokojnej Starości Copernicus Lodge w Toronto miała miejsce uroczystość zorganizowana przez Konsulat Generalny Polski w Toronto w związku ze zbliżającą się 71. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na relację. Hol znanego polskiego domu seniora wypełnili mieszkańcy i pracownicy placówki wraz z dyrektor wykonawczą Tracy Camino oraz goście, wśród których najważniejszymi było kilkunastu uczestników walk Powstania Warszawskiego. Niektórzy z nich zamieszkują w domu Kopernika, inni zaś przybyli z kilku miast południowego Ontario, aby otrzymać medal pamiątkowy z okazji 70. rocznicy powstania oraz dyplom uznania za swą służbę w szeregach Armii Krajowej, a także aby obejrzeć niesłychanie oryginalny film pod tytułem Powstanie Warszawskie, zrealizowany wyłącznie z materiałów archiwalnych. Naszą placówkę dyplomatyczną reprezentowali konsul generalny Grzegorz Morawski i konsul do spraw polonijnych Grzegorz Jobkiewicz, którym towarzyszył przebywający w Kanadzie z serią projekcji wspomnianego filmu dr Piotr Śliwowski, dyrektor sekcji historii Muzeum Powstania Warszawskiego. Dekoracji naszych weteranów medalem dokonał pan konsul Morawski, wręczając wspólnie z konsulem Jobkiewiczem dołączone do medali legitymacje i dyplomy. Dodajmy, że medale przyznane zostały przez Zarząd Główny Związku Powstańców Warszawskich, którego prezesem jest generał brygady Zbigniew Ścibor-Rylski, zaś dyplom byłym żołnierzom Armii Krajowej przesłał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Ciechanowski. A oto nazwiska osób udekorowanych podczas uroczystości. Alina Bromke, Jan Krasnodębski, Łucjan Krause, państwo Czesława i Andrzej Krygielowie, Janusz Lubański, państwo Janina i Andrzej Łysakowscy, Bolesław Radkowski, Bolesław Rybka, Alicja Sieciechowicz, Ryszard Tywonek i Stanisław Woźniak. Medal przyznany zmarłemu tydzień przed uroczystością świętej pamięci Lechowi Hałko odebrała jego wnuczka Jacqueline Stelmaszyk.
dalszej części spotkania odbyła się projekcja wspomnianego filmu Powstanie Warszawskie reżysera Jana Komasy. Informacje na temat tego dzieła zebranym przekazała osoba najbardziej kompetentna, dr Piotr Śliwowski, pomysłodawca filmu, współautor scenariusza i współproducent. Obejrzyjmy fragmenty filmu zarejestrowanego w czasie projekcji wprost z ekranu, z wygłoszonym przed seansem komentarzem współautora przejmującego dokumentu. Powstanie Warszawskie to pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction, film, hybryda filmu fabularnego i dokumentalnego, która powstała w oparciu wyłącznie o materiały dokumentalne, materiały niezwykłe, wybitne, unikatowe, czyli o kroniki nakręcone w trakcie Powstania Warszawskiego przez operatorów Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Materiał wybitny ze względu na okoliczności, w jakich powstał, czyli Powstanie Warszawskie, wybitny ze względu na twórców, bo jak zapewne część Państwa wie, dla Polskiego Państwa Podziemnego, dla Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej pracowali wybitni realizatorzy, operatorzy. Część z tych ludzi miała już wyrobione nazwisko w polskim kinie przed wojną. Kiedy znaleźliśmy w archiwum filmowym w Warszawie 6 godzin tych kronik, uznaliśmy, że to jest tak niezwykły materiał, że on zasługuje na pokazanie również w niestandardowy sposób. Oryginalny materiał był czarno-biały, zniszczony i niemy. Myśmy z tych 6 godzin zmontowali 80-kilkuminutowy film. Naprawiliśmy wszystkie klatki filmowe, naprawiliśmy wszystkie zniszczenia taśmy filmowej, pokolorowaliśmy 112 tysięcy klatek filmu. Nikt nigdy na taką skalę nie realizował koloryzacji czarno-białego materiału, a także, co równie istotne, odtworzyliśmy pieczołowicie całą tkankę dźwiękową, bo tak jak powiedziałem, oryginalny materiał był niemy, a myśmy te wszystkie efekty z benedyktyńską cierpliwością, to jest zasługa całego wielkiego zespołu, który pracował przy tym filmie, przez ponad 3 lata odtworzyliśmy. Dziękuję. Karol, co zjedli, to teraz nam pograją. Nie, ja idę na obiad, sam sobie kręć, ja nie mogę już. Czy czasu?